Zaczynamy. I tak, przedstawię pokrótce, dlaczego jest to taka szansa, tak? Dlaczego przedsięwzięcie Skyway uważam za naprawdę jedną z największych okazji zarobkowych w moim życiu i też myślę w życiu wielu innych osób, ponieważ no, tutaj naprawdę można się wzbogacić. Oczywiście, no może nie szybko, bo będzie trzeba poczekać na finalizację, tutaj może jeszcze 2 lata, może 3, zobaczymy. Ale naprawdę na takie pieniądze, jakie tutaj z tego projektu są, warto czekać. Warto czekać. Ogólnie kilka faktów na temat technologii Skyway. Jak wszyscy wiemy, duże miasta są dzisiaj przepełnione. Na jedną rodzinę przypada często już nie jeden, ale 2 samochody. I jak sami wiecie, ludzie poszukują nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiłyby im szybki i bezpieczny transport z miejsca na miejsce, bo co jest dla nas dzisiaj najcenniejsze? Najcenniejszy jest oczywiście nasz czas i dlatego po prostu właśnie ta kolejka pozwala nam zaoszczędzić bardzo wiele czasu. I tak naprawdę 90% ludzi z tej planety potrzebuje technologii Skyway, tylko jeszcze po prostu nie wszyscy o tym wiedzą. I teraz coś tutaj na taki temat badań, które zostały już przeprowadzone na temat właśnie jakby odbioru społecznego tej kolejki, tej inicjatywy, tak? I tak, badania przeprowadzone wśród Amerykanów pokazały, że nie mieliby oni nic przeciwko, gdyby w Nowym Jorku pojawiła się taka gondola powietrzna, która zawiozłaby ich przykładowo z Manhattanu na Brooklyn, tak? Jak wiadomo, że w godzinach szczytu są tam naprawdę największe korki. Ale oczywiście nie tylko o wyminięcie korków chodzi. Tak naprawdę ważne jest to, że technologia Skyway jest dużo tańsza niż budowa autostrad oraz metro. Za chwilę jeszcze będziemy to porównywać dokładnie kosztowo, tak, żeby nie było tutaj, że jestem gołosłowna. I również jest dużo bardziej bezpieczna. Posiada zabezpieczenia przed terrorystami. Jest to informacja z nowej broszury Skyway, którą otrzymałam, będąc uczestnicząc w targach transportu w Berlinie, które się odbyły w tym roku. I do tego jest dużo bardziej po prostu ekologiczna od innych środków transportu. No i dlatego teraz po prostu przechodzimy już do faktów, tak? Ile to kosztuje, ile metrów nad ziemią będzie jeździć ta kolejka, kto to finansuje i jak ty właściwie możesz na tym wszystkim zarobić, tak? Już w tej chwili mówię, tak? Wysokość tras będzie tak 5 do 10 metrów nad powierzchnią ziemi. Porównanie kosztów Skyway do innych środków transportu. Zobaczcie, koszt budowy 1 kilometra trasy Skyway, czyli tej naszej kolejki tutaj nadziemnej, to jest około 3 do 5 milionów dolarów. Natomiast zobaczcie, koszt budowy autostrady wynosi już minimum 2 razy więcej, tak? 10 milionów dolarów. A z kolei koszt budowy 1 kilometra metro, zobaczcie, wynosi 50 do 80 milionów dolarów. Także jest to naprawdę no, bardzo spore przebicie ma tutaj Skyway w porównaniu do innych środków transportu. Tutaj jeszcze mamy porównanie, że koszt budowy 1 kilometra Hyperloop wynosi 40 do 50 milionów dolarów. Pewnie nie wszyscy jednak wiedzą, co to jest Hyperloop, no to powiem, że jest to po prostu taka kolejka produkowana przez firmę Tesla i jest to konkurencja dla Skyway, ale tak czy siak jest dużo bardziej droższa, tak? Z firmy Tesla myślę, że wszyscy znają, ale no jednak mówię, Skyway jest tutaj od nich jakby tutaj tańsza, jak również na tych targach transportu, na których byłam, również było stanowisko właśnie tego Tesla, czyli tej firmy i tej kolejki Hyperloop i powiem, że się cieszyło dużo mniejszym zainteresowaniem niż Skyway. Nawet mogę powiedzieć, że na tych targach, międzynarodowych targach transportu, które były w tym roku w Berlinie, Skyway cieszył się po prostu no, praktycznie bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet taki prezesi firm, takich jak Siemens, czy prezesi, nie wiem, czy to byli prezesi, ale w każdym razie przedstawiciele, tak, firmy Siemens, podchodzili do stanowiska Skyway i zadawali pytania, więc bardzo dużym zainteresowaniem się cieszyło. Teraz pytanie, gdzie to się buduje? Została już rozpoczęta budowa na Białorusi, prototyp będzie ukończony w roku 2017 i na Australii. Prototyp ma być ukończony w roku 2018. Ostatnio ze Skyway podpisał również minister transportu Słowacji umowę,
Wiele krajów oraz sama Unia Europejska również wyraziło chęć zainstalowania u siebie takiej kolejki, ale na razie czekają, aż zostanie ukończony jej prototyp. Dlaczego taka Unia Europejska jeszcze tej kolejki u siebie nie zaczęła na przykład budować? Odpowiedź jest taka, że po prostu muszą zobaczyć prototyp, nie będą kupować kota w worku, tak? I dlatego po prostu no, czekają, aż oni ukończą najpierw te testy, pokażą im po prostu już taki śmigający ten prototyp. Wtedy oni zainwestują. I w tym momencie, co jeszcze tutaj jest istotne, tak naprawdę ten projekt już jest na ukończeniu, a jest jeszcze realizowany od 39 lat. I zostanie on zrealizowany, obojętnie czy się do niego przyłączysz, czy się po prostu będziesz go obserwować. Ale ja uważam, że oczywiście lepiej się tutaj tym projektem zainteresować i dołożyć swoją cegiełkę, a potem uczestniczyć w zarobkach firmy, kiedy będzie ta kolejka słynna już na całym świecie. Już teraz o Skyway jest głośno w zagranicznych mediach, ale będzie jeszcze głośniej. Oczywiście tutaj sporo osób mówi, no Justyna, ale wiesz co, w polskich mediach, w TVN Polsat jeszcze nic o tym nie było mowy, tak? Ja mówię, okej, ale no jeśli w Polsce zacznie, będzie o tym głośno, a zacznie, to w tym momencie będzie już za późno na zarobek. Dlatego zanim jeszcze powiem Ci, jak będzie wyglądał tutaj procentowo Twój udział w zarobkach firmy, jeśli zdecydujesz się oczywiście nabyć tutaj udziały, powiem Ci jeszcze, kto się za tym projektem kryje. I ogólnie to jest tak, Anatolij Junicki, właściciel, geniusz ogólnie. Dlaczego mówię geniusz? No ponieważ osoba, która stworzyła 140 wynalazków, no to chyba to jest oczywiste, że tak powiem, no jest bardzo osobą inteligentną i generalnie no co tu dużo mówić, jest to po prostu osoba, która robi już ten projekt od praktycznie 40 lat i dlatego jestem pewna, że go po prostu ukończy, ponieważ jeżeli ktoś robi coś z taką determinacją przez tyle lat, to jestem pewna, że po prostu będzie miał to wszystko swój szczęśliwy finał. A oczywiście jak tylko kolejka Skyway stanie się bardzo popularna, już w tej chwili jest popularna, ale chodzi o to, żeby to się przełożyło również tutaj na finanse, czyli żeby oni zaczęli podpisywać kontrakty, to my również z tych kontraktów mamy wówczas po prostu swoje zyski. Kolejna osoba, Wiktor Baburin, akurat poznałam osobiście. Jest to osoba odpowiedzialna za rozwój i rozbudowę ekotechnoparku na Białorusi, ponieważ właśnie to jest ekotechnopark, to jest właśnie ten prototyp kolejki, który jest zbudowany na Białorusi. On po prostu to nadzoruje. I tutaj mamy jeszcze Rod Hook i to jest z kolei osoba, która jest odpowiedzialna za budowę tego prototypu Skyway na Australii, tak? Ponieważ przypominam, jeden prototyp jest budowany w Białorusi, a drugi jest budowany w Australii. Jak sam powiedział, również poznałam go osobiście, jego misją jest zbudowanie kolejki od Melbourne do Sydney, ponieważ trasa pomiędzy tymi miastami jest potwornie długa. I tak naprawdę jedzie się tam na około 9 godzin, a kolejka, gdyby była kolejka, która po prostu jechałaby z szybkością do 500 km na godzinę, no to wszystko by to znacznie przyspieszyło. Pytano również Australijczyków, co myślą o takiej kolejce i oczywiście powiedzieli, że są jak najbardziej za. No i też tutaj Rod Hook sam to powiedział, że jeśli byłaby to kolejka nadziemna, to po prostu nie trzeba by było niszczyć bogactw naturalnych, które posiada Australia, tak? Bo nie wiem, czy tutaj ktoś z Was był w Australii, ale generalnie no wiadomo, że po prostu właśnie słynie głównie z zieleni, tak? Taka powiedzmy sobie zielona wyspa i po prostu oni w tym momencie, jeżeli kolejka będzie nadziemna, no to nie będzie musiał po prostu to niszczyć tych wszystkich bogactw naturalnych. A sam Rod Hook, no to jeszcze powiedzmy tutaj, że zajmował się wcześniej autostradami na Australii, ale czyli de facto no, po prostu pracował jakby dla rządu, ale w tej chwili jakby on tutaj w Skyway popiera jako prywatny inwestor, tak? Czyli to trzeba rozróżnić, że on nie występuje w tej chwili jako przedstawiciel rządu, tylko jako prywatny inwestor. I tutaj jeszcze taka wzmianka, jakie osoby zainwestowały w tej chwili w Skyway. Są to naprawdę tutaj osoby nietuzinkowe. Oczywiście to jest tylko przykład, tylko po to, żeby pokazać, że rzeczywiście osoby, które się na tym temacie znają, tak? Bo jeżeli to są ekonomiści,
I ogólnie no, osoby, które na przykład tutaj mamy, wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego, widzimy, że to są osoby, które się na tym po prostu znają, zainwestowały już w ten projekt. Teraz coś w skrócie, zanim jeszcze przejdziemy szczegółowo do omówienia tej planu zarobkowego, to powiem jeszcze coś o międzynarodowych targach transportu, w których uczestniczyłam w Berlinie w tym roku. I przedstawiła tam firma prototypy w skali 1 na 1, tak? Czy tutaj widać akurat, ja tutaj jestem w tych prototypach i stanowisko Skyway cieszyło się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Co więcej, jak mówiłam, firmą nie tylko byli zainwestowani prywatni inwestorzy, ale również przedstawiciele innych firm, no i po prostu podchodzili i dopytywali, tak? Jeżeli ktoś by chciał, można sobie tutaj zapisać i ten adres sobie tutaj pobrać, ja go zresztą Wam tutaj przekleję, pobrać sobie filmik z takich targów, tak? OK, tutaj Wam przyklejam link do tego filmiku i lecimy dalej. I teraz, jeżeli Ty byś chciał sobie uświadomić, jak możesz na tym zarobić, to po prostu przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że firma mogła przecież nie dzielić się z nami akcjami i nie sprzedawać tych akcji takim osobom jak my. Zarobiłyby wówczas tylko tak zwane grube ryby, a nie mali inwestorzy. Jednakże firma pomyślała właśnie o tym, żeby dać zarobić właśnie ludziom, inwestorom takim jak my. Zbierała cegiełki na swój projekt w formie crowdfundingu, to znaczy każdy dorzucał przysłowiowe cełaska. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że jeszcze 3 lata temu ryzyko inwestycyjne Skyway nie było takie niskie jak teraz. A teraz pokażę Ci, w jaki sposób ten projekt się rozwijał, bo muszę powiedzieć, że oni zaczęli zbierać te fundusze tutaj już 3 lata temu, tak? I wtedy jedna akcja miała po prostu dużo mniejszą wartość, bo jakby wartość tych akcji rośnie cały czas sukcesywnie. Ostatnio też była podwyżka jakby cen tych udziałów, więc po prostu myślę, że będzie to rosło cały czas i za chwilę powiem Ci, jakie jest procentowe tutaj przebicie dla Ciebie, bo myślę, że to Cię najbardziej interesuje. I tak, przed 3 laty zaczęto zbierać fundusze na budowę tego Ekotech Technoparku, czyli prototypu w Białorusi. I było bardzo duże ryzyko, ale znalazły się osoby, które tak powiedziały, dobra, podoba mi się ten projekt, zainwestuję w tą kolejkę. I dawano dyskont, czyli jakby taką zniżkę. Za 1 dolar dostawałeś 2500 akcji. Po roku dyskont zmalał i za 1 dolar, jeżeli dałeś im 1 dolar, dostawałeś 1500 akcji. W tej chwili, nie, jeszcze nie, po 2 latach stało się tak, że za 1 dolar miałeś 750 akcji, ryzyko cały czas malało. W tej chwili mamy za 1 dolar tak około 200 akcji, bo już też de facto w sumie była ta zmiana tych akcji teraz ostatnio i ryzyko spada coraz szybciej, ponieważ zaczęła się już budowa, ponieważ już osoby się tam, kolejne kraje są zainteresowane zainstalowaniem u siebie tej kolejki. Za rok za 1 dolar dostaniemy około 20-30 akcji, tak? Takie są przewidywania ekspertów. Jest też cały, bardzo długi, obszerny raport, akurat no, jest po angielsku, gdzie można sobie przeczytać wycenę tych akcji przez ekspertów. Jest tam naprawdę no, bardzo dużo stron, można by to sobie czytać i czytać, ale ogólnie jest jakby też niezależną ekspertyzę zrobiono tego projektu, tak? I w tym momencie na koniec 2017 roku jakby będzie przewidywana cena jest 1 dolar jedna akcja. I teraz chciałam powiedzieć, że 1 dolar jedna akcja jest to jak najbardziej realna cena, ponieważ nasze polskie PZU weszło na giełdę po cenie 312, uwaga, złotych za jedną akcję. A co dopiero, kiedy my mówimy o międzynarodowej firmie. Ktoś teraz zapyta, czy to znaczy, że już pod koniec roku 2017, kiedy według przewidywań ekspertów, tak, jedna akcja będzie równa 1 dolar, tak? A w tej chwili przypominam, że jedna akcja jest warta, będzie 0,2, tak? 0,2.
Czyli w tym momencie, czy to już wówczas oznacza, czyli jest warta w tej chwili 2 centy, a pod koniec roku 2017 1 dolar, czy to oznacza, że już wówczas dostajemy swoje pieniądze, tak? Ponieważ rzeczywistą rzeczą jest, że zarabiamy tutaj na wzroście ceny akcji. No i w tej chwili, niestety jeszcze pod koniec roku 2017 nie dostaniemy tych pieniędzy, ponieważ firma jeszcze nie wejdzie wówczas na giełdę. My cały czas na co czekamy, to na to, że firma po prostu wejdzie na giełdę, będziemy mogli wówczas spieniężyć te akcje, wszystkie sprzedać firmie, bo będzie taka możliwość. Jednorazowo, jeśli ktoś będzie potrzebował takiego, powiedzmy, zasilenia, to można tak zrobić, bo się też pytałam jeszcze osobiście, kiedy po prostu widziałam tych przedstawicieli firmy na żywo. Albo będzie można wówczas otrzymywać miesięczne dywidendy, jeszcze dokładnie nie jest określona ta wartość, ale takie są mniej więcej szacunki, że tak około 20% od wartości akcji, tak, jakie mamy, tak? Czyli to będzie miesięczne dywidendy tylko z tego tytułu, że mamy udziały firmy. Aby tutaj dobrze wszystko policzyłeś, czy policzyłaś, tak jak mówiłam, mamy 5000% przebicia. Jednak pod koniec roku 2017 nie będzie można jeszcze tych akcji sprzedawać, nawet jeśli osiągną taką wartość, ponieważ musi firma wejść na giełdę. Z pewnością znacząco przyspieszy jednak wejście na giełdę, kiedy po prostu pokażą te prototypy, kolejki i w tym momencie mogą dopiero wówczas zacząć podpisywać kontrakty i myśleć o wejściu na giełdę. I wtedy właśnie pojawi się initial public offer, pierwszej publicznej ofercie na giełdę. I tak jak mówiłam, albo będziesz mógł odsprzedać wszystkie akcje, które posiadasz jednorazowo, albo otrzymywać po prostu nawet dożywotnio miesięczne dywidendy. Czy to będą miesięczne naliczenia, czy roczne? Już mówiłam, to będą miesięczne. I teraz dalej tak, tak jak mówiłam, tak? Czyli tutaj nie chcę powtarzać. Oczywiście jakby wartość tych dywidend miesięcznych, tak? Jeżeli ktoś nie sprzeda wszystkich akcji, a wybierze jakby tą opcję, żeby dostawać dywidendy, to będzie ściśle uzależniona od aktualnej ceny akcji na giełdzie. Czyli to sobie musimy uświadomić, no to jest giełda, to jest żywy instrument, tak? Ale jednak myślę, że potencjał wzrostu tych akcji jest olbrzymi. No ja bym się po prostu naprawdę śmiała w głos, gdyby się okazało, że firma Skyway nie weszła po tym 1 dolarze. Zresztą mamy to w umowach, które jakby podpisujemy przy rejestracji. Można, jeśli ktoś dokładnie przejrzał te dokumenty, to jest tam taki zapis, że oni wejdą minimum na giełdę po tej cenie 1 dolar, czyli no praktycznie można powiedzieć, że mamy to gwarantowane, tak? A jestem pewna, że to będzie z czasem, wartość tych akcji będzie rosła. Także w tej chwili musisz po prostu zadecydować, czy chcesz z każdej zainwestowanej złotówki otrzymać 5000 złotych zwrotu. I teraz tutaj przedstawię Ci nowe wersje pakietów, bo już była ostatnio podwyżka tutaj, jakby zmiana, można tego dyskontu powiedzieć, tak? Znaczy się ceny się nie zmieniły, tak? Żeby tutaj nie było jakby nieporozumień, ceny akcji się nie zmieniły, ale no po prostu jakby mamy mniej udziałów za tą samą cenę, tak? No i w tej chwili tutaj za 25 dolarów miesięcznie mamy przykładowo pakiet 22 500 akcji. Z kolei za 50 dolarów miesięcznie mamy pakiet 40 000 akcji. Generalnie też tutaj trzeba powiedzieć, że to są oczywiście pakiety czasowe, tak? Czyli przykładowo tutaj płaci się to na przykład przez 8 czy przez 10 miesięcy i mamy już od razu ten pakiet jakby tutaj wykupiony, a nie, że tam płacimy cały czas i cały czas, tylko jest na określoną ilość miesięcy są te pakiety. Każdy może sobie wybrać tutaj taki pakiet, jaki mu się spodoba. Jeżeli jeszcze oczywiście nie masz konta, to za samą tutaj rejestrację dostaniesz, pamiętaj, 100 akcji i oczywiście koniecznie skontaktuj się ze sobą, która Cię zaprosiła na tą prezentację, jeżeli temat Ci się podoba, bo jak mówię, no w tej chwili są bardzo korzystne ceny, nie wiadomo, czy znowu nie będzie tutaj jakiejś zmiany, jeśli chodzi, po prostu będą zmniejszać ilość akcji w pakietach, tak? Bo jeżeli firma się rozwija, to może sobie na to pozwolić, bo jest tak duże zainteresowanie tymi pakietami. Oczywiście też powiedzmy, że ilość akcji jest ściśle ograniczona i wynosi, z tego co wiem, 40 miliardów akcji.
Jeszcze oczywiście firma ma swoją część, tak, firma ma swoje 40 miliardów, a 40 miliardów jest nasze tutaj do podziału pomiędzy nas, tak? Mamy również też innego rodzaju pakiety. Tu każdy po prostu po zarejestrowaniu się może sobie zobaczyć, jakie są dokładnie pakiety. Chciałam jeszcze powiedzieć, że również mamy pakiety na dziecko, czyli jeżeli ktoś ma dziecko, nawet szczerze przyznam, że ten pakiet na dziecko, bo ostatnio to sprawdzałam właśnie, jest bardzo, bardzo korzystny, bo na przykład zobaczcie, za 50 dolarów miesięcznie, to jest to, co pokazywałam tutaj wcześniej, tutaj, to jest ten, mamy 40 tysięcy akcji, tak? A jeżeli ktoś ma dziecko i chciałby, no nawet czy to nie musi być nawet twoje dziecko, że tak powiem, bo z tego co wiem, nawet może na dowolne dziecko, tylko wiadomo, musi tutaj to być osoba jakaś tutaj z rodziny, tak? W tym momencie za 65 dolarów miesięcznie mamy 80 tysięcy akcji, więc dużo bardziej nawet korzystny jest ten tutaj pakiet, tak? Bo mamy w sumie dwa razy więcej akcji, a kosztowo wygląda to dosyć podobnie. Także tutaj, no taka wskazówka dla Was, jeśli byście chcieli sobie porównywać te pakiety. No ale oczywiście, jeżeli nie mamy dziecka, bo już takie tutaj miałam głosy, że osoba mówi, no, że kurczę, bym wziął ten pakiet na dziecko, ale czy mogę wziąć, czy mogę sam być uznany za dziecko? No to niestety powiedziałam, że nie można, bo nie ma czegoś takiego. Jeszcze oczywiście mamy pakiety tutaj jednorazowe. Tutaj po prostu, jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty, no to tutaj każdy sobie, jak się zaloguje na swoje konto, bo sama rejestracja jest bezpłatna, to jest dokładnie pokazana tabelka, ile mamy tych tutaj akcji za tą cenę na ten moment, tak? I teraz mówiłam, tak, jeżeli po prostu nie masz jeszcze konta, skontaktuj się z osobą, która Cię tutaj zaprosiła. No tylko bym prosiła tutaj Jeff, nie wrzucać jakichś swoich linków, tak? Bym prosiła nie wrzucać swoich linków, bo mamy tutaj jakby webinar jednak na inny temat, tak? Więc jeżeli jeszcze raz tutaj będzie wrzucony link, no to oczywiście niestety będzie blokada. Także oczywiście tylko uprzedzam. I teraz tak, cena zakupu oczywiście niedługo może wzrosnąć, to już mówiłam. I oczywiście jeszcze teraz drugi sposób, program partnerski, tak? Bo sam zakup akcji, no to i każdy wie, mówię około 5000% przebicia na ten moment i projekt oczywiście cały czas idzie do przodu. Jeżeli takie pytania są, kiedy będzie te pieniądze, kiedy to zostanie zrealizowane, no to jest taki projekt, że my po prostu musimy niestety tutaj się uzbroić w cierpliwość. Ja myślę, że no 2-3 lata, kiedy firma wejdzie na giełdę, tak? Myślę, że wcześniej nie raczej, bo po prostu muszą skończyć te prototypy, muszą podpisać umowy, to też nie jest tak hop-siup, jeśli oni podpisują takie umowy na przykład z przedstawicielami rządów czy z Unią Europejską, to jest wszystko papierkologia, wiadomo, tak? Samo wejście na giełdę wymaga też wielu skomplikowanych tutaj ekspertyz i też nie jest takie, że wchodzi się tam i raz, dwa, trzy i wszystko jest super. Ale wiadomo, że jeżeli będzie zainteresowanie kolejką, jeżeli będą podpisywać kolejne umowy, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, bo już w tej chwili są chętni, no to wszystko pójdzie bardzo dobrze. Ale teraz tutaj w skrócie tylko o programie partnerskim. Też chciałam powiedzieć, że jeżeli na przykład ktoś zaprasza, to można już teraz wypłacać prowizję, tak? Z programu partnerskiego, czyli tutaj akurat nie trzeba czekać. Bo to jest też w interesie firmy Skyway, tak, żeby po prostu jak najwięcej inwestorów tutaj się gromadziło wokół ich projektu. I ja tak podchodzę do tego zapraszania oczywiście tak, że no to zależy, kto ma jakie możliwości, tak, bo w tej chwili oczywiście mamy taki trend tutaj, można powiedzieć, w tych programach partnerskich, że jak ja się kogoś pytam, jaki biznes Cię interesuje, tak, to osoba oczywiście mówi, i się pytam często, czy może być z polecaniem, to osoba oczywiście mówi nie z polecaniem, mnie na przykład interesują tylko biznesy inwestycyjne, tak, albo takie z klikaniem. Więc tutaj wiadomo, każdy po prostu podchodzi do tego, jakby ocenia sam swoje możliwości i ja tylko po prostu mu chciałam powiedzieć, że ja tego nie traktuję jako wciskanie czegoś komuś, ja to po prostu traktuję jako realną pomoc, którą ja czy ty możemy zaproponować jakiejś innej osobie. I w przeciągu kilku lat możemy, uważam, dzięki temu projektowi podwyższyć jakość życia tej osoby. Jeżeli ktoś nie będzie zainteresowany, no to po prostu jest jego strata. Idź po prostu dalej, tak? Ty musisz wiedzieć, że to, co zaproponowałeś, jest wartościowe, a jeżeli ktoś po prostu nie
nie skorzystano, to jest jego strata. Tak, jeżeli ktoś by chciał, na przykład, nie wiem, jesteście w jakichś takich programach, gdzie tam można umieszczać swoje banery i tak dalej. Ja też oferuję taki system do zapraszania na automacie w języku polskim i angielskim. To po prostu tak działa, że z Twoim linkiem będzie co dwa dni wysyłać wiadomości i jest to naprawdę bardzo, bardzo proste w obsłudze, tak? Jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście ja mogę taki system tej osobie dać. Wystarczy na mnie napisać na Skype'ie czy na maila. Tutaj podaję do siebie dane, tak? Jeżeli ktoś tego jeszcze nie ma, oczywiście. I teraz tak, tutaj w skrócie, nie chcę za bardzo tutaj też się nad tym programem partnerskim, bo to jest bardzo szczegółowe, ale w skrócie chcę powiedzieć, że naprawdę mamy możliwość zarabiania nawet do 24 poziomów. I jeszcze tutaj jest taka mała zmiana, tak? Jeżeli są osoby, które były na poprzednich webinarach, to chciałam powiedzieć, że jest zmiana, że w tej chwili wcześniej firma dawała możliwość otrzymywania bonusów w akcjach, tak? Czyli z każdej zaproszonej osoby nie tylko dostawałeś 15%, jeżeli ona zdecydowała się na zakup, jeszcze dostawałeś 7,5% prowizji w akcjach. W tej chwili niestety bonus w akcjach został jakby zniesiony dla tych pierwszych jakby tutaj, jak to nazwać, kwalifikacji, tak? Czyli tylko partner, czyli osoba, która się zapisała za darmo i zaprosi osobę, nie dostanie już tego bonusu w akcjach, ale osoba, która jest jako konsultant, tak, czyli zainwestowała mniej niż 200, nie mniej niż 100 dolarów i zaprosiła dwie osoby, to również nie dostaną po prostu tych prowizji w akcjach. Niestety tutaj, no tak zrobili, pewnie tych akcji po prostu już brakuje, tak, skoro wcześniej było to wszędzie chętnie brakowane, ale to znaczy też, no, tak po prostu popatrzmy na to z drugiej strony, że jest takie zainteresowanie tym projektem, że już tak niechętnie firma przydziela te bonusy w akcjach, więc ja się w sumie nawet, no może nie, że cieszę, ale rozumiem po prostu to, tak? Bo ilość akcji, pamiętajmy, jest ograniczona. Jak dla mnie to jest jawna przesłanka, że po prostu, no nie mogą już tak wszystkim rozdawać tych bonusów, bo po prostu ta ilość akcji się kończy, tak? Czyli każdy musi być tego po prostu świadomy. Czyli jeszcze raz mówię, teraz partner tutaj i konsultant nie dostają tego bonusu w akcjach, ale już tutaj zaczynając od lidera, jak najbardziej osoby tutaj dostają. Jeszcze tylko tak krótko omówię, bo może tak za chaotycznie to było. Czyli tak, partner to jest osoba, która zarejestrowała się bezpłatnie nawet, zaprosiła osobę i ona już od razu z biegu dostaje z czterech poziomów tutaj prowizje są rozpisane, tak? Druga kwalifikacja, konsultant zaprosił minimum dwie osoby, zainwestował minimum 100 dolarów i wówczas zarabia już, zobaczcie, z pięciu poziomów, tak? I od razu prowizję w gotówce można wypłacić. Potem mamy lider, osoba, która zaprosiła minimum trzy osoby, które zainwestowały 200 dolarów i sama zainwestowała 200 dolarów. Wówczas odblokowuje się to zarabianie do sześciu poziomów. I następnie mamy master, to jest już osoba, ja mi się akurat ta kwalifikacja bardzo podoba, bo żeby zostać masterem, trzeba zaprosić minimum trzech liderów, tak? Czyli trzem minimum osobom musisz pomóc zarabiać naprawdę dobre pieniądze, żeby po prostu no tutaj wejść na tą kwalifikację, więc tak jak jesteście w różnych programach, to często może się spotykacie z taką sytuacją, że nie wiem, zaprosił was sponsor, nie zajmuje się wami, czy nie wiem, nie ma czasu, a tutaj jakby nie ma czegoś takiego. Jeżeli ty nie pomożesz swoim wprowadzonym osobom zarabiać pieniądze, no to wtedy po prostu nie wejdziesz na wyższą kwalifikację. Tak samo twój sponsor, który cię zaprosił, w jego interesie jest to, żebyś tutaj zarabiał, tak? Jeżeli oczywiście chcesz być aktywnym uczestnikiem programu partnerskiego, bo nie jest to obowiązkowe. I master zarabia już, zobaczcie, z dziewięciu poziomów, tak? Potem mamy eksperta, no to już zobaczcie, tutaj jest, że tak powiem, full wypas w cudzysłowie, zarabia do 20 poziomów, ale również ekspert musi pomóc trzem masterom zarabiać tutaj dobre pieniądze. Następnie mamy ostatnią kwalifikację już tutaj, bo nie chcę na temat tego programu partnerskiego tak dużo mówić. To się nazywa top ekspert. Ta osoba już zarabia do 24 poziomów. I w tej chwili również mamy bonus za aktywność. Jeżeli po prostu w Twojej grupie, nie tylko Twoi poleceni, ale poleceni poleconych kupują po prostu pakiety, to firma daje Ci bonusy w postaci kilku procent naliczanych do prowizji, które jest dodawana do prowizji z Twojej pierwszej linii, tak?
Czyli przykładowo może być, że na przykład nie zarabiasz 15% już, a zarabiasz nawet do 18%, tak? Także wydaje mi się, że naprawdę wygląda to ciekawie. Nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tego programu partnerskiego. Jeszcze tutaj osoba napisała na czacie, a można nie inwestować, ale polecać system i na tym zarabiać. No, generalnie, technicznie rzecz biorąc, można tak zrobić. Niemniej muszę powiedzieć, że jakby no, ja sama widzę po sobie, że w tych innych projektach, jeżeli po prostu gdzieś nie zainwestowałam, jestem właśnie za darmo, to po prostu no nie mam jakby takiego przekonania w sobie do tego projektu, żeby go promować. Po prostu naprawdę uważam, że trzeba czasami zainwestować, żeby mieć po prostu przekonanie do danego projektu. Tak działa po prostu ludzki umysł, tak? Jeżeli już ty polecasz i nie masz swojego pakietu, no to mi się wydaje, że w tym momencie nie wierzysz w ten projekt. To jak masz przekazać wiarę w ten projekt innym osobom? Inne osoby się ciebie zapytają, czy ty jakby po prostu zainwestowałeś, no i co powiesz? Także no to jest kwestia oczywiście indywidualna, tak? Ponieważ wiadomo, że są różne sytuacje życiowe, że kogoś naprawdę nie stać, tak? Ale to tak mówię, że nie stać go po prostu. To w tym momencie można tak zrobić, że na przykład no, jesteś tutaj sobie za darmo i polecasz, a po prostu pakiet potem wykupujesz dopiero z zarobionych prowizji, tak? Dobrze, także mówię, że też są takie możliwości. I w tej chwili jeszcze trzy najczęściej zadawane pytania i tutaj za chwilkę kończymy i ewentualnie przejdziemy do Waszych pytań. Czy ten projekt jest realny? Jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko jest w każdym biznesie, tak? Ale jak sam widzisz, ten projekt zaangażowanych jest już tyle międzynarodowych podmiotów, a będzie jeszcze więcej, że uważam, że ten projekt ma tak naprawdę wszystkie znamiona, żeby osiągnąć szybki sukces. Międzynarodowe targi transportu, w którym uczestniczyła firma, potwierdzają tylko fakt, że jest to przedsięwzięcie jak najbardziej realne i że no, warto w nim po prostu uczestniczyć. Ja nie chcę, żeby taka okazja po prostu poszła mi koło nosa. Teraz kolejne pytanie. Kiedy firma wejdzie na giełdę i otrzyma swoje dywidendy? Już to było tłumaczone. Jeżeli firma najwcześniej zakończy prototypy w 2017 roku, może wówczas podpisywać pierwsze kontrakty na sprzedaż kolejek i to znacząco przyspieszy wejście na giełdę. Szacując jednak termin tego wejścia, na pewno nie będzie to wcześniej niż w roku 2018, bo skoro w 2017 na końcu skończą prototyp, to muszą potem znaleźć osoby, które zainwestują w tą kolejkę, zainstalują ją u siebie. I wtedy po prostu jest logiczne, to jest po prostu logiczne, że firma musi zacząć zarabiać, tak jak podpisuje kontrakt z kolejnymi krajami. Ja tak naprawdę myślę, że na logikę, że jak zainwestuje jeden taki kraj, to już kolejne po prostu będą zainteresowane i potem się ustawi do nich po prostu kolejka, tak? No bo powiedzcie tak, no po prostu tak na chłopski rozum, który kraj nie będzie chciał mieć środka transportu, który jest dużo tańszy od autostrad, od metro, do tego jest ekologiczny, jak mówią sami, nawet ma zabezpieczenia przed terrorystami, tak? Więc także, no, który kraj nie będzie chciał mieć takiej kolejki de facto? Oczywiście, no, Polska, tak, myślę, że niestety ich na to nie stać, ale myślę, że inne takie bogatsze kraje jak najbardziej będą zainteresowane, zwłaszcza te, co wspominałam, tak? Australia, Ameryka, tak, oni po prostu no, też mogą wyminąć na przykład korki, tak, to jest to, co mówiłam, że miasta są zatłoczone i po prostu czasami jest, no, przeludnione są też niektóre miasta, tak, nie ukrywajmy. I dlatego są takie zakorkowane ulice. Także to jest jakby remedium, rozwiązanie na te wszystkie problemy. I teraz jeszcze moje ostatnie ulubione pytanie. Jeszcze tutaj Marko pisze, to raczej perspektywa kilkunastu lat, a nie kilku. No ja bym nie mówiłabym, że w sumie kilkunastu lat, bo to też zależy od wielu czynników, tak? Może się znaleźć tak, że zdarzyć tak, że przyjdzie taki jeden wielki inwestor, wykupi wszystkie pozostałe akcje i to bardzo przyspieszy na przykład rozwój, sfinansuje koszta, które jeszcze oni mają i przyspieszy maksymalnie budowę tej kolejki, tak? Więc to też tak nie jest, że kilkanaście lat, tak? Gdyby oni mieli już w tej chwili taką, na przykład dostaliby duży zaszczyt po prostu dodatkowej gotówki, bo były wcześniej takie plotki, że
że pojawił się właśnie inwestor, który po prostu wszystkie koszta sfinansuje i że to pójdzie już ten projekt jak torpeda. Jeśli będą mieli, ale ostatecznie to akurat tam nie wyszło i po prostu jeżeli będzie kolejna taka na przykład osoba, która sfinansuje wszystkie koszta, może to pójść bardzo szybko. Teraz jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Firma jest spółką akcyjną i ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów. Ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych EZIM, to można sobie nawet w specjalnej bazie sprawdzić. I mówię, no po wysłuchaniu tej prezentacji chyba sam widzisz, jak dużo podmiotów międzynarodowych jest w to zaangażowanych, więc naprawdę myślę, że wszystko będzie tutaj ok. Tak samo mówię, międzynarodowe targi transportu, na których ja byłam, upewniły mnie, że wszystko idzie w dobrą stronę i do tego w szybkim, myślę, stosunkowo oczywiście tempie, tak, bo wiadomo, że to nie będzie z dnia na dzień. No i tak naprawdę wszystko jest realizowane 100% zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Także ja czekam na ukończenie prototypu w 2017 roku. To już naprawdę będzie coś. Może wówczas też nawet w mediach polskich tutaj zacznie być głośno o tym projekcie. Jeszcze kwestie techniczne. To już ostatnie tutaj slajdy. Po zakupie pakietu, uważaj, tutaj jakby wypełniasz certyfikat udziałowca w firmie, tak? Czyli to już mówię dla osób, które kupiły te pakiety. Podajesz tam swoje dane, certyfikat wypełnia się od razu po zakupie pakietu jednorazowego, a po zakupie pakietu ratalnego, dopiero po spłacie wszystkich rat, tak? Czyli tutaj były też wcześniej pytania na czacie, że jakby co jeżeli w dowodzie nie ma adresu, no to wtedy po prostu załączamy skan dowodu plus jakiś rachunek, tak? Najlepiej ten rachunek taki jakiś może być, nie wiem, opłata za, nie wiem, za prąd, za gaz, internet, czy może być też po prostu przelew jakikolwiek z Twojego konta i wtedy po prostu przesyłasz im takie dokumenty i możesz też sobie zamówić certyfikat do domu, ale nie jest to konieczne, bo certyfikaty internetowe są tak samo ważne jak certyfikaty papierowe, tak? Czyli jest to po prostu równoważne. Jeżeli jeszcze nie masz konta, to tak jak mówię, skontaktuj się ze sobą, która Cię tu zaprosiła. Myślę, że sama rejestracja, no tak czy siak warto, bo masz gratis 100 akcji, tak? Czyli jakby w sumie nic nie tracisz, a możesz tylko zyskać. A co do samego zakupu, to lepiej się oczywiście tutaj pospieszyć, jeżeli Cię temat zainteresował, bo i cena wkrótce rośnie. Teraz Marko pisze, a jak dowód się zmieni w trakcie, czy ma to jakieś znaczenie? Nie, myślę, że nie. Bo to jest tylko potrzebne do weryfikacji, tak, żeby oni mogli się certyfikat przygotować. Teraz, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Dobra, czekam, czy mamy jakieś pytania. Czy ta prezentacja jest gdzieś dostępna? Tak, mamy nagranie tej prezentacji. Ona też będzie potem nagrana. Ci powiem, za chwilę Ci powiem, na którym kanale, bo też jest taki nasz kanał webinarowy, gdzie potem są wrzucane wszystkie nagrania. Tutaj Ci przysyłam. To jest Skyway Webinars i my mamy akurat swoją zakładkę Polska i tam są wszystkie webinary. 20% dywidend to nie za dużo. No, ja tak po prostu słyszałam, że 20% od wartości posiadanych akcji. Ja do końca nie wiem, czy to będzie to 20%, no ale tak po prostu słyszałam, tak? Generalnie no to wszystko się okaże tutaj, jak firma no już po prostu tutaj jakby wejdzie na giełdę. A wersja w PDF, również mam wersję w PDF, ale to mówię, napisz do mnie na adres e-mail, tak? Jak się zmieni za jakiś czas numer dowodu, to będzie trzeba zgłosić, żeby wypisali nowy certyfikat z nowym numerem? No nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Pytanie, czy w certyfikacie będzie Twój numer dowodu. Wydaje mi się, że nie będzie tam Twojego numeru dowodu, tylko będzie po prostu Twoje imię i nazwisko. Więc wydaje mi się, że nie jest to konieczne. Nie wydaje mi się, żeby w certyfikacie był numer dowodu. W Helixie też było 20% i pudło. No tak, tylko że ja tutaj bym
nie porównywała tutaj tej firmy do Helixa, bo to jest jednak jakby zupełnie inna rzecz. Tutaj jest, pamiętaj, skoncentrowanie na jednym jakby tutaj projekcie. Tam w Helixie było wiele projektów różnych. Tutaj zwłaszcza jest też to realizowane już od 40 praktycznie lat. To jest technologia na cały świat, tak? To jest innowacja. Teraz, a masz taki certyfikat. No ja mam wiele tych certyfikatów, tylko że jakby ja mam na razie wszystkie w formie internetowej. Jeszcze nie zamawiałem ich do domu, bo niestety jakby za każdy certyfikat, jeżeli ktoś zamawia do domu, to trzeba płacić $10, tak? Ale oczywiście nie trzeba, jeżeli ktoś nie chce zamawiać do domu, to nie musimy. Także no z tego, co pamiętam, na certyfikatach nie ma tego numeru dowodu. Także nie ma się tu martwić. Kiedy są dopisywane akcje po opłacie pakietu ratalnego, w jakim czasie, bo mam już opłacone, a akcji dodatkowych nie widzę. No to trzeba się uzbroić w cierpliwość. Chodzi ci pewnie o bonusy, tak? O bonusy, bo pewnie opłaciłaś dwie akcje za jednym zamachem i dostałaś bonus, tak? No to w tym momencie jest numer dowodu na certyfikacie. O kurczę, no to widzisz, to dobrze. To dobrze tutaj, że zrobiłaś sprostowanie, to przepraszam za błąd, bo już nie pamiętam. No czyli w takim razie, no to niestety trzeba będzie do nich pisać, żeby wystawili nowy certyfikat. Więc dlatego Robert proponuje ci tak. Pytanie, kiedy będziesz zmieniać dowód? Pytanie, kiedy będziesz zmieniać dowód? Jeżeli będzie to, nie wiem, jakoś tam tutaj może za 1 miesiąc, za 2 miesiące, tak, to poczekaj po prostu z tym. No to dobra, to super, to się cieszę, że tutaj nastąpiło sprostowanie. Jest termin wydania. No to widzicie, no to w takim razie, Robert, musisz po prostu poczekać. Ja bym nie wysyłała im jeszcze tutaj tego skanu dowodu, tylko dopiero jak będziesz mieć nowy dowód. Okej, no to fajnie, też się czegoś tutaj dowiedziałam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam. A jeśli chodzi o to, o co pyta Krystyna, czyli o bonusy, no to, no wiesz co, nie wiem ile czekasz, tak? No ja pamiętam, że mi się po jakimś czasie pojawiły te bonusy, nie wiem, chyba to było 2 tygodnie, czy nawet miesiąc czekałam. Ale jeżeli za długo czekasz, zawsze można napisać do supportu, tak? Są przecież tam cały czas konsultanci online i w tym momencie można się z nimi zawsze skontaktować. No tam wiadomo, że jedni konsultanci są tacy, powiedzmy, bardziej kumaci, inni mniej, ale można zawsze do nich napisać i z nimi pogadać, tak? Ale ja uważam, że jeżeli krótko czekasz, to jeszcze można poczekać. Tutaj też nowa wersja strony Wam przyklejam, czyli nowy panel, tak? Ale generalnie te stare dane do logowania tutaj działają i ta stara strona też działa, tak? Czyli w sumie zrobili teraz, nie wiem, dwie strony, już nie wiem, na którą się logować. Ale tak to po prostu wygląda. Krystyna pisze, te akcje, co na przykład przy zakupie pakietu za 6500, a akcje bonusowe były 2250, ok. Aha, 22500, tak? No to Krystyna, powiedz mi, ile czekasz, tak? Powiedz mi, ile czekasz na ten bonus. Ja pamiętam, że trochę na ten bonus czekałam, wiesz, że też to nie było od razu. No jeżeli czekasz, mówię, no tydzień, no to jeszcze bym czekała. Ewentualnie bym napisała do supportu, tak? Dobra, to jeszcze, jeśli są jakieś pytania, to jeszcze możecie pisać. Z tego, co wiem, kolejny webinar to też ma być w środę, chyba Andrzej prowadzi teraz. Dwa miesiące? No nie, to już bym do nich pisała, wiesz? Do nich bym pisała na albo na ich adres mailowy, ale lepiej bezpośrednio na czacie. Nie wiem, czy znasz język rosyjski, ale najlepiej po prostu od razu do konsultantów, bo to już za długo czekasz. Dobra, to jeszcze jakieś mamy pytania? Tutaj ci daję też adres e-mail do supportu, nie? Też dla wszystkich osób. Ale lepiej na ten support, ja szczerze mówiąc, zawsze piszę przez translator, właśnie. Czytam przez translator, czy jeśli ktoś umie rosyjski, to od razu z nimi tam na online, tak? Bo cały czas ci konsultanci tam są, no. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Czy wszystko jasne? Dobra, chyba wszyscy już, nikt nie ma pytań. No to dzięki bardzo i tutaj miłego wieczorku. Dzięki za przybycie.
To oczywiście nagranie prezentacji będzie potem tutaj na tym kanale. Dzięki, na razie.